Laudetur Jezus Chrystus. Chciałbym dzisiaj zwrócić Państwa uwagę na dość ciekawy artykuł napisany przez pana Johna Zmiraka. Ukazał się on na portalu Stream i chciałbym dwa fragmenty Państwu dzisiaj pokazać. Jest to artykuł, w którym autor pokazuje zadziwiające zbieżności niektórych fragmentów tekstów kardynała Fernandeza z pismami okultystów. Ja wybrałam na czołówkę, jak zresztą można było zauważyć, może niektórzy znają tę postać, Aleistera Crowleya, takiego satanisty, który stworzył właśnie taki jakby New Age'owski kościół. On żył w Anglii na przełomie XIX i XX wieku. No i właśnie muszę przyznać, że zszokowało mnie to, jak bliskie są jego niektóre wypowiedzi. No i chociażby to, co pokazało się przy okazji tego zgorszenia, tak, spowodowanego książką aktualnego szefa Dykasterii Nauki Wiary. Zacytuję Państwu, tak jak powiedziałam, dwa fragmenty. Będzie można oczywiście to znaleźć w dokumentacji, w opisie filmu, razem z odnośnikiem do artykułu. Zacznijmy może od fragmentu właśnie z tekstu Fernandeza. Pamiętajmy, że łaska Boża może współistnieć ze słabościami, a nawet z grzechami, gdy zachodzi bardzo silne uwarunkowanie. W takich przypadkach człowiek może czynić rzeczy obiektywnie grzeszne, nie będąc winnym i nie tracąc łaski Bożej ani doświadczenia Jego miłości. Muszę przyznać, że niestety jest to coraz częściej spotykany pogląd wśród kapłanów. Nawet w Polsce są księża, którzy głoszą taki pogląd, że można tak naprawdę ciężko grzeszyć i no, jakby nie mieć zerwanej więzi z Bogiem. To jest zupełna herezja i to jest kompletnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła. A teraz przejdźmy od razu do fragmentów artykułu. Najpierw autor cytuje Crowleya. Ludzkość musi nauczyć się, że instynkt seksualny jest uszlachetniający. Szokujące zło, nad którym wszyscy ubolewamy, wynika głównie z wypaczeń wywołanych uciskiem. Komentarz Zmiraka. Franciszek i jego sojusznicy odrzucają apostolskie, żydowsko-chrześcijańskie podejście do uświęcania i dyscyplinowania ludzkich popędów seksualnych na rzecz freudowskiego, hydraulicznego spojrzenia na seksualność jako rodzaj prymitywnej siły parowej, którą należy wypuścić przez ten czy inny kanał, aby nie eksplodować. Więc tu mamy z jednej strony chorą antropologię, znaczy tu jest jakiś taki determinizm, prawda, wręcz zwierzęcy, a z drugiej odciążanie ludzi jakby od myślenia o tym, że no jednak w tej sferze dość łatwo można zgrzeszyć. Tu możemy zobaczyć, jak bardzo jakby to takie aggiornamento posoborowe i to otwarcie na świat, jak bardzo wyniszcza Kościół. Także w sensie no, nauczania, myślenia, tak? Że tu nawet myślenie ma już nie być takie, jak mówi nam objawienie Boże, tylko takie, jak chce świat. Zobaczmy, ilu ludzi może zostać zgubionych przez to. Poza tym Crowley, zobaczmy, to jest po prostu, to jest już coś dużo bardziej mrocznego niż tylko, prawda, jakieś tam no, drobne lekceważenie niektórych grzechów. To jest po prostu człowiek, za którym stało czyste zło. Zresztą on sam siebie nazywał bestią. I to jest absolutnie przerażające, że jakby no, ta rzeczywistość, którą ten autor tekstu pokazuje, że to nie jest po prostu jakiś tam słaby teolog w stylu Franciszka, po prostu ktoś niedouczony, tylko jednak ktoś, kto jest, no można powiedzieć, takim intelektualnym ambasadorem zła w Kościele. Znowu na początek cytat z Fernandeza. Bóg może się uobecnić, gdy Twoje ludzi kocha się i osiąga orgazm. I ten orgazm przeżywany w obecności Boga może być także wzniosłym aktem obecności Boga. I komentarz Zmiraka. Zwróć uwagę, czego nie ma w cytacie Fernandeza, wychwalającego orgazm jako wzniosły akt obecności Bożej. Żadnej wzmianki o małżeństwie. Faktycznie jego oświadczenie może odnosić się do dwóch nieznajomych mężczyzn w nocnym klubie. No to jest nic innego, jak ubieranie jakby w takie, prawda, katolicką frazeologię, czy chrześcijańską, po prostu magii seksualnej, tego, co promowali liczni okultyści, którzy uważali, że seks jest właściwie drogą do wyniesienia duchowego, do doskonałości. I na koniec taka ciekawostka. Proszę jeszcze raz spojrzeć na ten cytat z Fernandeza, a teraz proszę zobaczyć cytat z innego autora, również duchownego.
Małżonkowie tworzą znak obecności Boga, gdy są cieleśnie razem. Jak Państwo myślą, kto to napisał? Tak. Ojciec Ksawery Knoc. Ja muszę przyznać, że jak te lata temu, tak, on był tak bardzo ostro lansowany. Przecież jedna z jego książek była nawet promowana w siedzibie episkopatu. Oczywiście te książki miały, nie wiem jakim cudem, ale miały normalnie wszystkie pozwolenia cenzury kościelnej. No, oczywiście z jednej strony byłam zniesmaczona, widząc jego teksty, a z drugiej, no po prostu, jak to jest w ogóle możliwe, żeby ksiądz katolicki coś takiego pisał? A to jest dokładnie to samo, co u Fernandeza, no może mniej wulgarne, może nieco mniej wulgarne. Tak się zwodzi katolików. I od takich autorów najlepiej trzymać się jak najdalej. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do subskrypcji. Z Panem Bogiem.